O hej, mam taką fajną nową grę, nazywa się District Wars, czyli Wojny Dystryktów, tylko nie wiem, czy sobie poradzę z tym sam. Jesteś gotowy na Wojny Dystryktów? Czekałem na to całe życie. Hej, witam was bardzo serdecznie. Jesteśmy w programie Gry z Kosza, w którym zajmujemy się tanimi tytułami i sprawdzamy, czy w ogóle warto po nie sięgać. Dobra, to nie jest. Naszą dzisiejszą gwiazdą jest The District Wars, czyli Wojny Dystryktów. Wspaniała, przecudowna gra, która już na pudełku wygląda jak polskie GTA. I oczywiście zaczynamy od takiej segmentu, który nazwaliśmy Wpadki z okładki, żeby zobaczyć, co w ogóle obiecują twórcy gry na okładce. Chcesz przeczytać? Oczywiście. Bo to jakby twoja funkcja jest już oficjalnie. Wiedziałem, że w końcu się do czegoś przydam w życiu. Przeładuj swoją broń. Jesteś członkiem wpływowego gangu zwanego Skorpionami. Dowiedz się, kto zabił twoją rodzinę i rozpocznij zemstę. O kurczę, jest voice acting. They took everything that was important to me. Ciężkie dni dla miasta. Wojny gangów, skorumpowani ciężkie policjanci. Dni dla miasta. O, tam, o? Już, tam już się kończy miasto tutaj. Już aha, no, a tam tak. Dalej już są szare bloki. Szare blokowiska. Wojny gangów, skorumpowani policjanci, dealerzy narkotyków i starzy kumple, którzy obracają się przeciw tobie. Ucieczka, czujesz, że ci policjanci tak sobie mówią. Na pewno, no. Biegnie tam jakiś z pistoletem. Skradaj się i strzelaj. Wow. A tutaj są krzaki, widzisz, tu się mogę schować. Wykorzystaj wszystkie swoje umiejętności, by przechytrzyć wrogów i pokazać im, co potrafi prawdziwy skorpion. Co on robi? Biegnie. On uprawia jogging. On... Ukończ różnorodne misje. Walcz na ulicach, w więzieniu i w metrze. The dogs. Doki. Śmierdzą kupą łajna. Śmierdząca kupa łajna. Korzystaj z ogromnego arsenału broni. Shotgun, Uzi, katana i kropeczki. Ciao. O, mam nową broń, patrz. Naboje? Patrz co mam. Ponad 30 różnych przeciwników z trzech konkurujących ze sobą gangów. 30 rodzajów przeciwników. To jest strasznie wysoka liczba, bo w takiej normalnej strzelance to masz tak z 8 tych rodzajów przeciwników. Wow, cholera! Więcej was nie było. Polska wersja językowa, napisy, w nawiasie. Masz się zakraść teraz. Zakradnij się! Sprawdźmy jeszcze, co jest w środku. Płytę już sobie wyciągnęliśmy, ale mamy też instrukcję i to jest w zasadzie, to już jest takie nie dzisiejsze, bo w wielu, wielu przypadkach te instrukcje się nie pojawiają. I jest też na przykład opis tego o grze. Jest tutaj zaznaczone, uwaga, District Wars jest nowoczesną grą TPP. Czyli to jest jakby, to nie jest jakaś stara, archaiczna gra, to jest nowoczesna gra TPP. I wydaje mi się, że to jest wszystko, co trzeba o niej wiedzieć. Zaraz sprawdzimy, zweryfikujemy te wszystkie informacje z pudełka, a przynajmniej postaramy się i zobaczymy, czy rzeczywiście jest to nowoczesna gra TPP, jak na przykład Gears of War i parę innych, no bo to są chyba te nowoczesne. O, miś Hubert na wyprzedaży. Tak? Kurde. Mogłem zamówić też. Dobra, jesteśmy już w menu głównym District Wars. Przywitała nas taka bardzo mroczna muzyka. Jakieś takie walenie klapą o śmietnik, nie? Jakby na osiedlu. Taki ten trójkąt symfoniczny. Myślę, że do opcji nie ma co wchodzić, możemy zacząć nową grę. Gramy na poziomie, widziałem tam w opcjach normalnym. O kurczę, jest voice acting. They took everything that was important to me. Everything that was a reason for me to live. My family, my friends, my district. To brzmi trochę jakby jeden z twórców to nagrywał, nie? Takie, może pewne jest jedno, że voice acting jest 10 na 10, to już można tak. Od razu powiedzieć. Profesjonalnie. Wspaniale odczytany z akcentem, jakby z takimi przesterami na mikrofonie, jakby ktoś za blisko mikrofon trzymał. Jakby robił tak. Dobra, no spróbuj dalej. Jakoś to zrobiłeś, coś nacisnąłeś wcześniej. O, myszką, coś poruszyłem dziwnie. Kurczę. Wszystko jest czarno-białe.
Czemu jest czarno-białe? To jest jakieś wspomnienie chyba. Chyba tak. Ale czuję, że już dobry bit wszedł. No, ale patrz jaki ruch, kurde. Jak piękne to jest. Wow, ostra gangsterka. Gdzieś, co się stało? Nie wiem, czy mam to za ten winkiel wychodzić, ale nie mogę tu przejść, słuchajcie, jest niewidzialna ta przestrzeń. Czyli to jest takie jakby otwarte miasto, ale nie możesz do niego wejść. Taki otwarty sandbox, ale z fabułą. Otwarty sandbox, ale liniowy. Znaczy otwarty sandbox jest w tle. A patrz jak w ogóle ten, jak trzymam pistolet. No jak gangster, nie? No taki prawdziwy gangster, taki... Powinieneś tak na myszkę tak trzymać też, wiesz? Dobra, powiedzmy może trochę o tym magicznym kiju, nie, o tym ci nie będziemy mówić, ale o optymalizacji tej gry, bo widzę, że jest świetna, że to jest komputer, na którym chyba jednak odpalasz jakieś nowe tytuły i w miarę dobrze chodzą tam. Tak, nie, Bioshock Infinite widziałem, działał. Tak. Elder Scrolls parę beta innych. Najnowsza na przykład też działała beta, bardzo. Elder Scrolls Online działała dobrze. Bardzo dobrze. Ale District Wars, no jednak nie masz dobrego komputera na wojny dystryktów. Then I saw a strange black car. Dziwne czarne samochody! Zgrzone są. Nie wiem, które są może czarne, tobą, bo... Może za tobą, na ulicy. Nie, na ulicy, ale zauważ, co było super, nie? Wcześniej było pełno samochodów, przejechał cały ruch i nagle może nie zdążyłeś tego zobaczyć, a on teraz ci tak wiesz, jakby mówi, że jednak je widział. I tam, bo już strzelanin... O Jezus cholera. Maria. Niesamowite, jak leżą. Moi nie mieli szans. Boże, rzeczy dzieją. Może mi się to wszystko śni tak naprawdę. No, chyba to jest sen. To jest zbyt surrealistyczne, żeby to była prawda. O, co się dzieje? Yeah, odzyskałeś kolory. Dajesz, żółte, wszyscy członkowie gangu w żółtych tych... Ciekawe, czy to jest jakaś aluzja. O! Coś stało? Wyparowali. A, rzeczywiście. What? Dajesz! Pięknie. Tak ich zabiłeś, że zniknęły ciała. To jest, tak trzeba mordować ludzi, żeby wiesz, tak. Zabijasz i znikają patrz, ciała, z daleka nie ma dowodów. Kurczę. Tak byli ubrani jak ten, jak Data z Star Trek. A no w sumie tak, trochę coś w tym jest. Nie wiem jak ci się gra, ale z tego co patrzę, to wydaje się, że jest to niezwykle emocjonujące. Bardzo, jest to bardzo. Te, że po prostu aż czujesz odrzut broni. Tak się spociłem teraz, że nie wiem. No. Tak. Stanu. Twoja kolej teraz gry. Zauważyłeś, że jak wszedłeś do menu. Tak, jak wyszedłem do menu, to dalej akcja się toczyła. Tak, nie? Mimo, że była pauza. Tak, że była pauza. To jakby dźwięki po prostu leciały dalej. Patrz, jak się schowałem za śmietnikiem. No, oczywiście, grasz taktycznie, a ja to widzisz na hama, jak w Doomie, nie? No. To jednak nie jest Doom. Nie przewidziałeś tego, nie jest prosta gra. Na ulicy trzeba przede wszystkim myśleć, że wygrywa tak. Ten. Kto najlepiej się dostosuje do warunków. Gra jest nieliniowa, można obierać różne drogi. Ty poszedłeś tamtędy, a ja tak. Tędy. Ale w sumie fajne, znaczy animacje są takie różne. No, nie, że tak ciągle padają zawsze tak samo. Mhm, dokładnie. Mają czasami jakieś takie, że tam noga mu się podwinie. Dokładnie. Ty, a może my mamy ten? Opatrz na te czarne auta, które musisz ten, czarne no, samochody. To jest, dochodzę do kluczowej, tak. Kluczowego zwrotu akcji w misji. Co on robi? Biegnie. On uprawia jogging. Już wiem, co on robi. Pamiętasz w Skyrimie, jak się rozwijało postać, to można było biec w ścianę. Tak. Akrobatyka wzrastała. On skilla nabija. On nabija skilla teraz. Nabija teraz. Skończyły mi się naboje. O, no to. I co teraz? Może w śmietniku... Przecież zbierałem ich. W śmietniku będzie shotgun. Apteczka. O, proszę. Nieźle. Może w śmietniku shotgun będzie. Nie ma to jak znaleźć apteczkę na śmieciach. Załatwię go. Na śmieciach. No. Załatwię go. Spróbuj z tej odległości. No nie, patrzcie, no kurczę, fizyka jest dopracowana do... No chodź. O! O kurde! O! Nie! O Jezu! Nie mogę. No, życie, o, tu jest nowa broń, Uzi. Nie jest problem, nie jest łatwe. Nie możesz... Wziąłem. Yeah. Jest, mamy Uzi. Strzelają. Jest ze śmietnikiem, rzeczywiście. Tylko głowę widać takie. O,
No, pistolet jest dość skuteczny. No. Jest taka chmara. Wyszła i tam z 6 wyszło. Nagle więcej, 10 chyba. Jak się strategicznie stłoczyli w miejsce, tak. Nie? Żeby cię przestraszyć. Wedge formation. No. Musisz wrócić do ich samochodów, tak? Tak, muszę się wrócić tam z powrotem. Nie, żebyś tam był i próbował coś zrobić przed chwilą, ale spoko. Fioletowe chustki? Visit at their lowrider's garage. Kurde. Widzę, że bardzo ci się podoba projekt poziomów. Bardzo. Że trzeba iść naokoło, żeby wrócić. Bardzo przyjazna dzielnica. Mogli otworzyć tamtą furtkę, nie? I byś wtedy przyszedł tamtędy od razu. Ale powiedz mi, co to za, nie wiem, gangster w dresie? Co nie potrafi przez płot. No właśnie, no. Nowy cel, to diabła, policja już tu jest. Gdzie? Nie wiem. nic. Masz się zakraść teraz. Zakradnij się. A tutaj są krzaki, widzisz, tu się mogę schować. Kurde, jest tam break na całego. Jest tam policja, ale kurde, ale przenikasz ich tutaj. Infiltrujesz policję. Patrz, ruszają się. No oni prowadzą dochodzenie. No mam duży problem. Mam problem z przeskoczeniem linki policyjnej. No przecież to jest napisane do not cross, no to jak masz? Nie wolno przeskakiwać. O, udało się. Ucieczka, czuję, że ci policjanci tak sobie mówią. Biegnie tam jakiś z pistoletem, skacze w bluzie jednego z gangów, ale to chyba nie on. No. To, że nie mam auta, żeby dojechać do tego garażu. No ale... Nie masz prawa jazdy, to nie chcesz łamać prawa, wiesz? Tam już się kończy miasto tutaj. Dalej już są szare bloki. Szare blokowiska. Tam są blokowiska. Mam ich zabić cichaczem. Weź cichacza. Ten kij się nazywa cichacz. Tak go ochrzciłem. O, patrz. Patrz, jak go podejdziesz. Deszcz! Jak się da do auta? Wsiadł do auta. To jest najważniejsze pytanie dla mnie. No, to miało być GTA polskie i niestety ciał. O, mam nową broń, patrz. Naboje. Patrz, co mam. Wow, ale fajnie, że nie ma w grze save'u i możesz przechodzić tę misję jeszcze raz od nowa całkiem, tak? Kij jest tylko do sportu. Sportowy kij. No, dobrze. Kasa na ulicy, słuchajcie. Pieniądze leżą na ulicy, to jest to powiedzenie. Tyle sałaty na ulicy. Get rich or die trying, jak śpiewał 50 Cent. Powiedzmy, ale to się nazywa beer? Pim? Albo beer? Bim beer. Aaaa, dobre! Jest żart, udany żart. Ja się teraz wychylając się zabijał tylko. bo to jest bardziej stylowo. Ty omijasz te kule jak Neo, nie? Po prostu. Jak Morfeusz się naginasz. Kurde, jaka flota. To jest, kurde, formacja żółw, nie? Szybko poszła. Po prostu zasłońmy się nawzajem, to nas zastrzeli. Brat kryje brata, jest takie powiedzenie. Tak. Musisz mnie kryć na ulicy, nie? No. Ło, cholera! Więcej was nie było. Tańczcie, jak wam zagram. The dogs. Fucking stinking. Śmierdzą kupą łajna. Ta kupa łajna. Jak biegną w tobie. I prosto do ciebie. Kurde, to jak pociąg. To było jak pociąg. A patrz, i znowu, jak jest walka wręcz, to się dzieje coś jak takiego. Jak jest walka wręcz, to jest czerwona linia. No. Nie przekraczaj. Cienka czerwona linia. Tak. No. To jest symbolika tej gry, jest porażająca. Co się dzieje? Taką chmarą. Jak wszyscy podbiegli, ale tak chłytrz i tylko koniec. I wszyscy zniknęli. Dokładnie. Nie? To było piękne. Jo, ziomeczki, słuchajcie, jest już ta najwyższa pora, żeby wyjść na dzielnię, skroić jakiś lamusów i sprawdzić w ogóle OCB, ale zanim to zrobimy, oczywiście musimy podsumować materiał i przekonać się, czy District Wars jest grą, która wymaga waszej uwagi, także pytam mojego eksperta o następującą rzecz. Czy District Wars jest grą, która zasługuje na szacunek ludzi ulicy?
Ja uważam, że ta gra reprezentuje biedę. Pozdro. Bawcie się dobrze w District Wars. Wszystko na nasz koszt. Elo. Na razie. Nie wiem, czy powiedzenie Elosuki jest dobre, ale niech będzie. Yo, pozdro Elo, na koniec jeszcze specjalnie dla was piosenka prosto z serca ulicy, prosto z blokowisk, prosto z dzielnicy. Yo, homie, napisałem to 5 minut temu. Ciężkie dni dla miasta, jak kawałek jałowego ciasta. Poziom twojej kasy w grze już kurczę wzrasta. Ty i twoja kasta, jestem zły, bo skończyła mi się do zębów pasta. Elo, yo, prawdziwy przekaz. Wojna na dystrykcie, chcę tam być szybciej. Baseball, łomi Uzi, to się nigdy nie znudzi. Elo, zawsze strzelać do gangsterów. Pozdro, trzymajcie się.